Jest to już czwarta konferencja, którą organizujemy na Uniwersytecie Zielonogórskim. Współorganizuje ją Logopedyczne Koło Naukowe i projekt realizowany ze środków unijnych Raz, dwa, trzy, mówisz ty. Głównym celem konferencji jest poszerzanie wiedzy logopedów, specjalistów, terapeutów, pokazanie im nowinek tego, co teraz dzieje się w logopedii, bo jest to bardzo prężna dziedzina, cały czas się rozwija i my chcemy więcej, więcej, więcej i chcemy, żebyśmy wszyscy byli na jak najwyższym, jak najlepszym poziomie, dlatego dzisiaj zaprosiłyśmy takie grono specjalistów z całej Polski, które może się tą swoją wiedzą podzielić. My też mamy taki pomysł, żeby zintegrować środowisko logopedów z całej Polski tak naprawdę. Razem z panią profesor Jolantą Panasiuk będziemy robiły taki projekt łączący studentów zielonogórskich i studentów z Lublina. Chcemy też połączyć jeszcze studentów z Łodzi i Poznania, żebyśmy mogli dynamicznie działać jako logopedzi, ale też dynamicznie kształcić logopedów. Na pewno zwiększa się świadomość tego, na przykład jak wcześnie trzeba reagować wtedy, kiedy dzieci nie mówią, kiedy mają problemy z rozwojem mowy. Na szczęście zaczyna wycofywać się ten mit, że dzieci mogą nie mówić do 3., do 4. roku życia, a chłopcy to już w ogóle bardzo późno. Rodzice zgłaszają się coraz wcześniej, nawet z bardzo małymi, kilkumiesięcznymi dziećmi i to jest ważne na przykład w kontekście rozwijającego się autyzmu w znaczeniu zwiększającej się liczby przypadków dzieci autystycznych. Ta wczesna diagnostyka jest kluczowa dla prawidłowej terapii.